Ukraińcy zawzięcie walczą, dramat cywilów trwa. Przypadki rozstrzeliwania ukraińskie wojsko, wróg ponosi straty. Dramat cywilów trwa. Siły ukraińskie zestrzeliły od początku inwazji 44 rosyjskie samoloty i 44 śmigłowce, poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Tymczasem walki z zaatakowanej przez Rosję Ukrainie są krwawe, a sytuacja ludności cywilnej bardzo trudna, w niektórych miejscach katastrofalna. Po przerwanej ewakuacji Mariupola 400 tysięcy mieszkańców pozostaje w rosyjskiej blokadzie. Lokalne władze podają też, że nie ma możliwości ewakuacji ludzi z Buczy i Hostomla, gdzie zdarzają się przypadki rozstrzeliwania cywilów. Siły ukraińskie zestrzeliły od początku inwazji 44 rosyjskie samoloty i 44 śmigłowce, poinformowały w sobotę wieczorem siły powietrzne Ukrainy. Lotników wroga, którzy się katapultowali i przeżyli, znaleźli ukraińscy żołnierze. Udzielono im pomocy medycznej i już składają zeznania o zbrodniach putinowskiego reżimu przeciw ludzkości, poinformowano w oświadczeniu na Facebooku. Dodano, że obrona przeciwlotnicza strąciła w ciągu ostatniej doby rosyjski samolot bezzałogowy Orlan-10 oraz kilka rakiet manewrujących lecących na ukraińskie miasta, a ukraińskie bombowce Su-24M i myśliwce Su-25 uderzyły w kolumny rosyjskiego sprzętu wojskowego. Portal RBK, powołując się na oświadczenie Gwardii Narodowej w serwisie Facebook, podał, że od początku rosyjskiej inwazji do obrony terytorialnej przystąpiło 100 tysięcy Ukraińców. Po zakończeniu wojny obrona terytorialna stanie się częścią systemu obronnego Ukrainy, zapowiedziano. Jesteśmy dumni z takiej pomocy, razem do końca. Dziękujemy każdemu odważnemu Ukraińcowi i Ukraińce, którzy wraz z nami pokazują nieugiętego ducha ukraińskiego wojownika, podkreśliła Gwardia Narodowa Ukrainy. 400 tysięcy mieszkańców Mariupola nadal w rosyjskiej blokadzie, tymczasem sytuacja ludności cywilnej jest ekstremalnie trudna. 400 tysięcy mieszkańców ukraińskiego Mariupola pozostaje w rosyjskiej blokadzie po przerwaniu ewakuacji miasta, poinformował mer Mariupola Wadym Bojczenko w ukraińskiej telewizji. Sytuacja humanitarna w mieście jest fatalna, są problemy z dostępem do wody pitnej, alarmują lekarze bez granic. Okupanci, którzy zerwali ewakuację mieszkańców Mariupola, faktycznie wzięli całe miasto do niewoli, oznajmił Bojczenko. Zaznaczył, że dzielnice mieszkalne Mariupola są od 6 dni ostrzeliwane, niszczona jest infrastruktura, dużo ludzi odniosło obrażenia i wielu zginęło. Mariupol. Ostrzał w czasie ewakuacji, jak twierdzi ich humanitarna organizacja Lekarze bez Granic MSF, sytuacja w Mariupolu jest katastrofalna. Koordynator MSF na Ukrainie, Laurent Ligozat, powiedział w sobotę agencji informacyjnej AFP, że sytuacja w tym mieście pogarsza się z dnia na dzień. Ludzie w Mariupolu mają bardzo duże problemy z dostępem do wody pitnej, dodał Ligozat. Na sobotę zaplanowano ewakuację cywilnych dzielnic Mariupola. Mer powiedział jednak, że gdy ją zaczynano, wojska rosyjskie wznowiły ostrzał. Są nam potrzebne gwarancje bezpieczeństwa, oświadczył Bojczenko. Jednocześnie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w opublikowanym w niedzielę rano komunikacie zapowiada, że wojsko broni Mariupola na południu Ukrainy i Czernichowa na północy kraju, a wróg ponosi straty i dlatego nieustannie stara się unikać bezpośredniego kontaktu ogniowego z oddziałami ukraińskim. Pod Kijowem zacięte walki. Przypadki rozstrzeliwania cywilów nie ma możliwości ewakuowania ludzi z Buczy i Hostomla, podkijowskich miast, o które od kilku dni toczą się zacięte walki, poinformował w niedzielę z kolei szef władz obwodu kijowskiego Oleksij Kuleba, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. W miejscowościach tych położonych na północny zachód od ukraińskiej stolicy ma też dochodzić do rozstrzeliwania cywilów. Niestety bez zawieszenia broni ewakuacja ludzi z Buczy i Hostomla jest niemożliwa. Trwają tam walki, powiedział Oleksij Kuleba. Według lokalnych mieszkańców, na których powołuje się ukraińska prawda, w Buczy Rosjanie nie pozwalają mieszkańcom opuszczać schronów.
Portal opisuje przypadek wtargnięcia rosyjskich żołnierzy na prywatną posesję, gdzie mieli oni rozstrzelać 69-letniego mężczyznę, a jego żonie kazali siedzieć w domu i nie wychodzić.